Pora na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam i zapraszam. To najważniejsze tematy, którymi będziemy dziś się zajmować. Dzień inwestora indywidualnego w Płocku. Paliwo przyszłości stawiamy na wodór. Orlen i Teatr Wielki Opera Narodowa razem. Pośród powracającego jak bumerang tematu smogu i towarzyszących dużym aglomeracjom zanieczyszczeń powietrza trwa poszukiwanie alternatywy choćby dla transportu miejskiego. I tu w sukurs przychodzi rozwiązanie, które dzięki listowi intencyjnemu podpisanemu między Orlenem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią wkrótce będzie wprowadzone w życie. A w 2050 roku to rozwiązanie ma być już codziennością. Chodzi o wodór. To właśnie on jest bezpiecznym i przyjaznym paliwem. Pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii bądź w procesie produkcyjnym, po oczyszczeniu może być stosowany w pojazdach elektrycznych, stanowiąc w niedalekiej przyszłości alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych i baterii litowo-jonowych. List intencyjny między Orlenem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią podpisano podczas konferencji Impact Mobility Revolution w Katowicach. To jest porozumienie w kierunku poszerzenia naszego biznesu, czyli Metropolia dostarcza nam autobusy, natomiast my budujemy stację wodorową i dostarczamy wodór. Taki jest list intencyjny i to się zadzieje nie jutro, ale powiedzmy w najbliższych 2 latach. Natomiast nie ukrywam, że daje nam to nowy kierunek rozwoju, jakby taki impuls, ponieważ metropolie, które no są najbardziej, że tak powiem, ekologiczne, nie zaniedbane, zwracają się już do nas, nawiązałem tu parę kontaktów i chcieliby również rozwijać transport wodorowy. Orlen już podjął decyzję o budowie instalacji do oczyszczania wodoru, który następnie wykorzystywany będzie do napędu samochodów i autobusów elektrycznych. Instalacja powstanie w zakładzie w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe. Rozpoczęcie produkcji czystego paliwa wodorowego planowane jest na 2021 rok. Biuro Relacji Inwestorskich w naszym koncernie zorganizowało Dzień Inwestora Indywidualnego. Goście mogli poznać naszą firmę zarówno od strony organizacyjnej, jak i produkcyjnej. Zwiedzili także zakład w Płocku. Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Poza Akademią Inwestowania, którą realizuje Orlen, w pogłębianiu wiedzy inwestorów indywidualnych na temat funkcjonowania rynku kapitałowego oraz działalności naszej grupy kapitałowej miał pomóc pierwszy w historii spółki Dzień Inwestora Indywidualnego PKN Orlen. Spotkania z potencjalnymi akcjonariuszami zorganizowane były w kilku miejscach w Polsce. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się wielu istotnych rzeczy dotyczących działania Orlenu. Między innymi tego, jak z każdej baryłki ropy powstają dziesiątki różnych produktów. Dzień Inwestora Indywidualnego jest to pierwsze takie wydarzenie dla PKN Orlen. Do tej pory były realizowane tego typu spotkania przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych. A cały pomysł na spotkanie wziął się stąd, że w zeszłym roku przygotowaliśmy program Orlen w portfelu, który przede wszystkim stawia na relacje właśnie z inwestorami indywidualnymi. Takie spotkania są potrzebne. Pada wiele pytań. Inwestorzy są zainteresowani, chcą uzyskiwać więcej tych odpowiedzi. To cieszy. Cieszymy się też, że stawili się w tak licznym gronie. Zupełnie inaczej odbiera się spółkę, kiedy można zobaczyć, co ona tak naprawdę robi. W szczególności, kiedy to jest tak zwany ciężki przemysł, kiedy to jest duże, spektakularne. No i po prostu widać to na miejscu, w odróżnieniu od sytuacji, kiedy inwestor indywidualny tylko gdzieś w domu przegląda raporty finansowe. To daje kompletnie inny obraz na spółkę. Jest to super atrakcyjne, bardzo ważne. No i tak naprawdę przyciąga inwestorów indywidualnych do spółki. Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania była możliwość zwiedzania zakładu produkcyjnego. Orlen został mecenasem Teatru Wielkiego Opery Narodowej, największej sceny w Europie i drugiej na świecie, na której konsekwentnie budowany jest ambitny repertuar i zapraszane są muzyczne gwiazdy światowego formatu. Koncern objął swoim wsparciem również Akademię Operową, kształcącą utalentowanych artystów z tej dziedziny. Zakres współpracy z Teatrem Wielkim Operą Narodową obejmuje wsparcie sponsorskie organizowanych przez Teatr Wielki wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych. Orlen będzie wspierał Teatr Wielki Operę Narodową przez 2 najbliższe sezony. Wpisujemy się absolutnie w naszą politykę, którą realizujemy od lat, czyli politykę rozpoznawalności marki PKN Orlen, nie tylko w aspekcie biznesowym stricte, ale także w aspekcie kultury, sportu, wszelkich innych rodzajów eventów, w których jesteśmy w stanie funkcjonować, mając możliwości ku temu jako największa firma w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Postrzegamy PKN Orlen jako największą, najważniejszą
firmę w polskiej gospodarce, sami mamy poczucie bycia największą instytucją kultury. A zatem mariaż dwóch numerów pierwszych musi przynosić dobre owoce. Umowa nie upoważnia mnie do odkrywania jej szczegółów, mogę tylko powiedzieć, że czujemy się dużo pewniej i w tej swojej misji sięgania po najwyższe wartości kultury znacznie pewniej. Teatr Wielki Opera Narodowa to kolejna instytucja kultury wysokiej, którą Orlen bierze pod swoje skrzydła. Orlen jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Narodowego Centrum Kultury. Jedna ze spółek z grupy Orlen świętowała niedawno swoje 15-lecie. Mowa o Orlen Eco. Jej pracownicy spotkali się w Domu Technika. Gościem specjalnym była zawodniczka grupy sportowej Orlen Anita Włodarczyk. Jubileusz był okazją do spotkania pracowników z zarządem spółki, na którym podsumowano najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia Orlen Eco w podziale na poszczególne obszary oraz nakreślono działania na najbliższe miesiące. Rozpoczęliśmy w 2004 roku zatrudniając tylko 20 kilka osób. Po 10 latach już to było 220. Dzisiaj cieszymy się 260 pracownikami naszej firmy. Być może w ramach koncernu nie jesteśmy spółką dużą, natomiast możemy poszczycić się multikompetencyjnością. Nasi pracownicy obecni są w całej Polsce, od Rzeszowa poprzez Białystok, od Wrocławia aż po Szczecin i Centralna Polska oczywiście, oprócz tego Litwa i Czechy. Ten jubileusz jest dla nas okazją do podziękowania pracownikom przede wszystkim za wkład pracy, który wnoszą w rozwój spółki, co jest widoczne w rosnących kapitałach spółki, w rosnących przychodach i zyskach. Pracownicy mieli również okazję do spotkania z Anitą Włodarczyk, młodziarką grupy sportowej Orlen. Opowiadała o swoich doświadczeniach oraz miłych i trudnych momentach sportowej kariery. Po spotkaniu chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i uzyskać autograf mistrzyni olimpijskiej. Towarzystwo Promocji Ryb wraz z Anwilem zorganizowały piątą edycję akcji Pan Karb Zarybia Wisłę. Akcja cieszy młodzież, która nabywa prośrodowiskowych zachowań, a wcale nie tylko przy okazji zyskuje królowa polskich rzek. W tegorocznej odsłonie przedsięwzięcia wzięli udział uczniowie z 26 szkół oraz dzieci z 6 przedszkoli. Spośród placówek zgłoszonych z 7 województw zwycięskie okazały się te zlokalizowane w Dolnośląskiem i Łódzkiem. Dzieci, które przyjechały, miały okazję dzisiaj zobaczyć prezentację, dowiedzieć się o biologii, jak węgorz żyje, gdzie się rodzi, jak płynie do Polski i dlaczego w tym roku pomagamy przyrodzie w ten sposób, że zarybiamy. A zarybiliśmy 147 kg węgorza, a sztuk około 3000. Po kilku latach żerowania ryby powinny spłynąć m.in. do Morza Bałtyckiego. Anwil wspiera inicjatywę. Jest nie tylko jej sponsorem, ale także docenia jej znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla budowania ekologicznej świadomości najmłodszych. Zapraszamy do głosowania. Prace konkursowe zostały przygotowane przez wychowanków rodzinnych domów dziecka, będących pod opieką Fundacji Orlen. Otrzymaliśmy ponad 800 prac z blisko 130 rodzinnych domów dziecka. Spośród setek kolorowych świątecznych rysunków kapituła konkursowa wytypowała 30, które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu. Teraz od Państwa zależy, która z tych prac będzie ilustrować firmową kartkę świąteczną. Aby oddać głos, zapraszamy do artykułu widocznego na stronie głównej intranetu. Głosowanie trwa do 8 listopada do godziny 15. Zwycięska praca będzie stanowiła ilustrację firmowej karty świątecznej. Laureaci 3 prac, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają cenne nagrody. Zapraszamy do głosowania. Kampania reklamowa PKN Orlen, której twarzą jest zawodnik Formuły 1 Robert Kubica, rusza w nowej odsłonie. Łączy się ona z Loterią Orlen, która potrwa do końca tego roku. Do wygrania są atrakcyjne nagrody. Między innymi 18 wysokiej klasy rodzinnych samochodów i wiele produktów Verwa. Tegoroczna Loteria Orlen jest rekordowa nie tylko pod względem liczby nagród, ale także ich wartości, przekraczającej 56 milionów złotych. Maciej Kurzajewski i Robert Kubica. W Loterii Orlen emocje sięgają zenitu. By je poczuć, jedź na stację. To ostatnia prosta. Finish. Tylko do końca roku można wygrać samochody. Kolejne auta błyskawicznie znajdują nowych właścicieli. Zatem warto się spieszyć. To ostatni etap wydawania zdrapek, ale wciąż może uśmiechnąć się szczęście. Jakbyś to skomentował, Maciu? Radość nie wymaga komentarza. Kierunek Orlen. Razem napędzamy przyszłość. Orlen. Z pomocą dla 5-miesięcznego Jasia. Kilka tygodni temu jego najbliższym runął świat. Diagnoza: ostra białaczka szpikowa. Prawdopodobnie będzie potrzebny przeszczep szpiku.
Już w najbliższy wtorek, 12 listopada, organizujemy specjalną akcję krwiodawstwa. Na parkingu budynku Senator przy warszawskiej siedzibie spółki w godzinach od 9 do 14 będzie na Państwa czekał mobilny ambulans do poboru krwi dedykowanej dla Jasia Sochackiego. Zachęcamy do pomocy wszystkich bez względu na grupę krwi. Do ambulansu mogą zgłaszać się wszyscy, nie tylko pracownicy PKN Orlen. Na koniec zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, której Orlen jest partnerem. Niepodległa do hymnu została zorganizowana po raz pierwszy przed rokiem w stulecie odzyskania niepodległości. W tym roku, znów 11 listopada, każdy chętny może w samo południe przyłączyć się do innych swoich znajomych, sąsiadów czy po prostu bliskich i odśpiewać wspólnie hymn Polski. Chcielibyśmy mieć więcej czasu dla siebie i naszych bliskich. Na dbanie o siebie, czułe spojrzenia i ważne rozmowy. I choć nie zawsze nam się to udaje, to na pewno warto się spotkać, choćby raz w roku. 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy razem hymn, bo niepodległa jest dla wszystkich. To studio Grupy Orlen dobiegło końca. Kolejny program informacyjny za tydzień. Zapraszam. Do zobaczenia.